Pacjent opowiada, jak wygląda szpital na narodowym koronawirus. Pacjent szpitala na Stadionie Narodowym, powinni w złotych butach chodzić. Do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym kilka dni temu trafił dziennikarz Polsat News Andrzej Żak. Naprawdę się postarali i to działa. A ludzie są kapitalni, dzieli się wrażeniami. Na chorujących na COVID-19 czekają setki miejsc, łóżka powoli się zapełniają. Na Stadionie Narodowym w czwartek 5 listopada został uruchomiony pierwszy szpital tymczasowy, oddział stołecznego szpitala MSWiA. Docelowo szpital tymczasowy na PGE Narodowym ma dysponować 1200 łóżkami. W nocy w czwartku na piątek trafił tam pierwszy pacjent. Obecnie chorych przybywa, ale mimo trudnych okoliczności, nie mogą narzekać. Wydawca pionu informacji i publicystyki telewizji Polsat Andrzej Żak opisał w weekend portalowi polsatnews.pl aktualną sytuację. Wzruszony jest przede wszystkim medykami, którzy czuwają nad stanem chorych. Dla nas nie są jedynie napisami na kombinezonach, choć tylko tyle przez te stroje widać. Powinni w złotych butach chodzić. Mówił. Pacjentów przybywa, a łóżka powoli się zapełniają. Część respiratorów na oddziale intensywnej terapii czeka w gotowości. Apel premiera, mam wielką prośbę do wszystkich ozdrowieńców, oddawajcie krew i osocze. Pomóżcie ocalić czyjeś życie, napisał w sobotę na Facebooku premier. Prosił wszystkich, którzy przeszli zakażenie COVID-19 o pomoc chorym. Podczas zmagań z koronawirusem bardzo potrzebujemy codziennej ludzkiej solidarności. Jednym z jej przejawów jest oddawanie krwi i osocza dla chorych na COVID-19, napisał w mediach społecznościowych premier.